Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie. Dzisiaj w naszym studio mamy kolejnego wyjątkowego gościa, fizjoterapeuta Michał Dachowski, który nie tylko o plecach wie naprawdę wszystko. Dzisiejszy temat to jest top 5 przyczyn bólów pleców i jak sobie z nimi radzić, czyli najczęściej występujące problemy, te, które czujemy no właśnie z tyłu. Może zacznę od pytania, bo chciałbym powiedzieć Państwu, że zamierzamy też złamać kilka stereotypów. Uwaga, łamiemy pierwszy. Czy dysk może wypaść? Dzień dobry. Nie, nie może. Koniec. Nie, żartuję. Jakby dysk mamy w kręgosłupie, potocznie tak się też mówi dyski, ale to są pierścienie włókniste u nas w medycynie. Rzeczywiście to nie może wypaść. Zawsze mamy to między dwoma kręgami, zawsze jest to z nami i wypaść nie może. Czyli ten dysk się delikatnie przemieszcza? Może przemieścić się, bardzo rzadko. Naprawdę lepiej chyba medycznie powiedzieć, że on wypływa, gdzieś się potrafi, gdzieś się jakby uwięznąć, ale to nie jest nigdy wypadnięcie. I drugie jakby konsekwencja tego, nikt tego nie może nastawić. Czyli nikt tego nie może wcisnąć, jakby przełożyć, tak ustawić, żeby to wróciło. Ale to uwaga, w takiej sytuacji? To nas nie boli. To nas nie boli? To nas nie boli. Jeżeli tobie dzisiaj bym zrobił rezonans i sobie, dzisiaj nie bolą cię plecy. Nie. Mnie też nie bolą plecy. Robimy ten rezonans, czy robimy RTG i ktoś nam pisze w opisie, że ten dysk potocznie wypadł, to my to mamy. Jest to naturalna sprawa, jest taka rzecz, która każdy z nas ma i ona nie boli, tak jak powiedziałem wcześniej. To jestem delikatnie w szoku, bo tak jak zgodzę się z Tobą, że pewnie w terminologii medycznej nie ma powiedzenia, że dysk wypadł, tak mnie to wypadnięcie dysku kojarzy się z ogromnym bólem. Tak słyszałem. Przeważnie jakby to nie będzie nas bolał sam dysk, ponieważ sam dysk też jest nieunerwiony. Jakby nie ma żadnego połączenia między tą strukturą organizmu a naszym mózgiem, więc my nie odczuwamy niczego z tej struktury. Najwięcej odczuwamy z naszych mięśni. Czyli ucisk, który nie tyle ucisk, nawet taki jakby niegotowość mięśnia na dany ruch. Przeważnie nas kręgosłup boli, jak się schylimy. Czy to po grzyba, czy to po klucze, czy to po coś ciężkiego. Czyli nasz mięsień, nasze powięzi, więzadła nie były gotowe na ten ruch. I zrobił taki alarm. Ojejku, uważaj, coś się za chwilę może wydarzyć. Ten ból jest taką informacją do nas, nie rób tego więcej, bo na to nie jesteś gotowy. Ale bardzo rzadko jest to związane z tego, co mówiliśmy wcześniej, czyli z tego pierścienia włóknistego, z tego naszego takiego już centrum kręgosłupa. To raczej boli nas wszystkie rzeczy, które są dookoła. Tak jak powiedziałem, mięśnie, więzadła, powięzi i wszystkie inne struktury miękkie. To będzie nas bolało. Tak, i tu można powiedzieć, że ból jest dobry, bo nas informuje, że jest coś nie tak, zanim popsujemy sobie to jeszcze bardziej. I chyba ten dowcip troszeczkę suchar może, ale już chyba też jest nieaktualny, jak to przychodzi komputer do lekarza, lekarz pyta, co panu dolega, dysk mi wypadł. Więc ten dowcip też, oprócz nie, tego, że średnio śmieszny, to po prostu jest nieaktualny. Dobrze, skoro mówimy o bólach pleców, to też wiele zależy pewnie od fotela, na którym siedzimy w pracy przez wiele godzin. I tu bym chciał ciebie, Michał, zapytać, jak można poprawnie usiąść? Czy taka pozycja jest ok, czy da się poprawnie usiąść? Ładnie zakładamy, że mamy taki przeciętny fotel w pracy, nie jakiś ortopedyczny, nie wiadomo jak wyczarowany. Najlepiej powiedzieć każda następna. To jest to dobre siedzenie, czyli jeżeli każdy z nas usiądzie chwilę, to ma taki wewnętrzny potrzebę zmienienia tej pozycji. To co zrobisz chwilą, usiadamy sobie i to jest zdrowe, nasze kości, nasze mięśnie, zadła zostały przygotowane do ruchu. My nie umiemy statycznie w długich jakby okresie czasu przebywać. Dużo osób chodzi do kościoła i tam widzimy, wszyscy cały czas tańczą w kolejkach, jak panie stoją długo po jakieś ciuchy, które czekają właśnie na ten moment. No to idealny też przykład podałeś, jak mówisz o kościele i o takiej blisko godzinnej mszy, to tam pierwsze wszyscy, co mi się kojarzy z tych fizycznych objawów, to jest właśnie ból pleców. Każdy próbuje z tego jakoś wyjść, tak? Gdybyśmy taką pozycję idealną też znali do siedzenia, to ona byłaby w szpitalach. No bo wtedy byśmy leczyli tych ludzi tą idealną pozycją. Tam się leży i każdy z nas wie, że jak długo będzie leżał, to raczej nie czuje się lepiej, tylko pojawiają gorzej. Pojawiają się kolejne problemy typu odleżyny i tak dalej. To już daleko, nie? Tak jak tak nie ma idealnych pozycji. Nie ma idealnych pozycji do siedzenia i dobrą pozycją jest ta, która będzie następna, czyli zmieniajmy jak najczęściej, wierćmy się. Nawet ta przysłowiowa noga pod pupą, jeżeli jest na chwilę, to nikomu nic się wydarzy. Nawet jeśli usiądę super zgarbaciały w ten sposób, czy super jakoś tak, wiem brzydko,
to nic... Skąd wiesz, jeszcze nie mam żadnych komentarzy. To nic się nie wydarzy. Mhm. Okay? Nasze ciało jest gotowe na każdy ruch. Im dłużej będziemy się zmieniać, tym lepiej to będzie wyglądało. I to nie wina krzesła. Oczywiście może być lepsze i gorsze krzesło. I niektóre pozycje nie będą idealne. Na tym krześle długo na nie wytrzymamy. Mhm. Na trochę lepszym krześle trochę dłużej wytrzymamy. Ale to przerwa w pracy, to wstanięcie, to zmiana pozycji będzie dla naszego ciała tą idealną sprawą, jaką powinniśmy robić. Nasze ciało jest mądre, nie lubi nudy, rutyny, lubi się ruszać, zmieniać pozycję, więc ja zmieniam pozycję i zmieniam ja też. Zmienię. Zmień, Michał, żebym nie poczuł się tutaj walienowany. I zmieniam też pytanie, czy jest jakiś zły ruch dla kręgosłupa? Jakkolwiek to brzmi, ja wiem, że bardzo ogólnie, ale mówię to celowo. Czy jest zły ruch dla kręgosłupa? Nie ma. O. Tylko musisz na niego być gotowy. Czyli musisz wcześniej pokazać na małym obciążeniu, że ty to możesz zrobić, że to umiesz zrobić. Czyli załóżmy, jeżeli ty dzisiaj byś poszedł, ja bym zadał ci jakieś zadanie na siłowni i nigdy byś go nie robił, to mogę cię nie uszkodzić. Jest prawdopodobieństwo, że zrobię sobie krzywdę, dokładnie, będzie kontuzja. Po to chodzisz do fizjoterapeuty, pochodzisz do trenera medycznego, do osoby, która będzie bardzo wnikliwie patrzyła na twoje ciało, żeby cię na każdy ruch przygotować. Czy to będzie zgięcie do ziemi, to się mówi, że to jest najgorsze, że te dyski, które robiliśmy wcześniej, wypadają, to myślę, jest nierealne. No nie, mogę to zrobić. Nawet w pilatesie, nawet na siłowni jest takie ćwiczenie, które prowokuje tą sytuację. My chcemy to zrobić. Tak samo jak chcemy przegiąć się do tyłu, w bok, potem, żeby w dniu, kiedy musimy coś zrobić, to jak mówiłem wcześniej, zebrać grzyba, bo każdy lubi. Bądźmy optymistami, nie grzyba, tylko grzyby. Od razu cały koszyk najlepiej. Tak, na raz i wszystko pełne. To rzeczywiście my musimy na to być gotowi. Nasze ciało musi umieć to zrobić. Jeżeli coś pierwszy raz, to może być to bolesne, może się na nas skończyć niewielką kontuzją, mam nadzieję, ale też jakimiś poważniejszymi rzeczami, rzadko, ale lepiej na to ciało przygotować, pokazać mu, ok, ja mogę małe obciążenie z kontrolą, myśl o tym, patrz co się dzieje, kontroluj to swoimi mięśniami, swoją głową, poczuj dyskomfort, ok, wyjdź. Bo też nie chodzi o to, żeby dzisiaj się bać jakiegoś ruchu. Mm-hmm. To jest chyba taka najgorsza rzecz, jaką my doświadczamy jako fizjoterapeuci, że ludzie przychodzą i mówią, czy ja mogę to robić? Czy ja mogę myć głowę nad wanną? Tak, kobiety szczególnie mają ten problem, bo dużo fizjoterapeutów kiedyś mówiło, że nie wolno, bo to ciężar głowy, bla, bla, bla. No nie, jeżeli twoja jest głowa na to jest gotowa, jeżeli robisz do tego ćwiczenia, przygotowałeś się do tego, to rzeczywiście możesz to robić. Jeżeli masz mięśnie głębokie, szyi mocne, to możesz to robić. Jeżeli te mięśnie są słabe, nie kontrolują i dla ciebie jest to duży wysiłek, no to im dłużej będziesz tą mył głowę w tej pozycji, tym teraz staje się coraz bardziej niebezpieczne. A jeżeli będę gotowy, to wszystko jest ok. Czyli podsumowując twoją odpowiedź, nie ma złych ruchów dla kręgosłupa pod warunkiem, że nie są niespodzianką o znacznym obciążeniu w stosunku do tego, co zwykle wystawiamy nasze ciało. To znacznym obciążeniem też może być bardzo błahe obciążenie, bo żebyśmy nie myśleli o tym, że To jest kwestia indywidualna. Kwestia indywidualna, nie? Czyli na przykład nawet to, że ja się mogę schylić i zawiązać buta, niektórzy w tym momencie robią, ojejku, no przecież ciężaru tutaj nie było żadnego. A jednak powtarzalność tej sytuacji, czy jakby niedostosowanie obciążenia, które było wcześniej, powoduje to, że nasz... A propos schylania się, jak powinniśmy schylać się po odrobinkę cięższy przedmiot na podłodze? No to jest bardzo ważne pytanie. A, dziękuję bardzo. Bo to zależy, ile ważymy. Powiedzmy 70 kg. To zdrowa osoba przygotowana do tego ruchu może podnosić na okrągłych plecach to, co się mówi, że jest... Czyli mogę wstać? Tak, tak, śmiało. Jest w ten sposób. Aha. To ja mogę to zrobić do 20% swojej masy. Widać, że chłopak jest rozciągnięty. Trenuje się. Doskonale. A takie pytanie. Joga, a kręgosłup? Każdy ruch jest dobry. Jakby nie, nawet jeżeli ty pójdziesz na rower, czy pójdziesz na jogę, na pilates, na siłownię, wymyślisz sobie jakiś swój sport, to jest super. Tylko nie od razu codziennie joga, nie od razu codziennie rower, bo znowu na to nie jesteśmy gotowi. Czyli jak wszystkie najlepsza metoda małych kroczków. Powoli, spokojnie i jaką byśmy formę ruchu nie wybrali, jest lepsza od siedzenia. Siedzenia, zwłaszcza w jednej pozycji. Tak. Więc moi drodzy, nie ma wymówek, nie to, że ja nie pójdę na jogę, bo mnie plecy bolą. Właśnie dlatego powinniście zacząć na przykład ją ćwiczyć. Chyba, że ten ból jest duży. To no też tak. Jakby to wtedy już nie, no bo jeżeli mamy ból... Wizyta u specjalisty, dokładnie, po to są fizjoprofilaktyka, po to jest jakby taka... Mówienie o tym, jak mam się ruszać, żeby tego, jak ten ból już jest duży, żeby on nagle nas też ruchem nie zwiększył się, bo to też czasami się zdarza. Tego wtedy nie. Płynnie przeszedłeś teraz do kolejnego pytania, które chcę zadać. Jeśli już mówimy o dużym bólu, czyli coś jest nie tak i chcemy to zbadać, powiedzmy, jesteśmy na rezonansie magnetycznym czy rentgenie, co te badania nam pokazują? Jak sama nazwa wskazuje, to badania dodatkowe.
Czyli one nie są najważniejsze. Ja nie muszę iść do lekarza, do fizjoterapeuty z tymi badaniami i od razu pokazywać. I ludzie tak przychodzą, wiesz, tak mi pokazują, jakby świecą, że to jest najważniejsze. Najważniejszy jest pacjent, jego objawy, jego historia, to co on robi codziennie, jak on ten kręgosłup, kolano, nieważne co, zużywa. My z tego możemy bardzo dużo wywnioskować, dlaczego go boli kręgosłup, dlaczego ma ten dyskomfort. Jeżeli terapia nie progresuje, czyli z samego wywiadu z pacjentem. Z samego wywiadu, bez żadnych zdjęć, czasami wykonujemy jakieś testy na poziomie sprawdzenia długości mięśni, jak się zachowuje mięsień w pewnym teście, czyli jeżeli każe coś ci wykonać, nałóżmy przysiad, to mogę ocenić, które mięśnie pracują dobrze, które źle, do jakiegoś tam wzorca, który przyjęty jest za prawidłowy. Jeżeli widzę, że to jakby no jest coś nie tak, powiedzmy, w tym wzorcu, no to mogę domniemać, że jakiś mięsień jest słaby, mocny, rozluźniony i tam kilka dysfunkcji mogę z tego wymyśleć. Ale tak jak powiedziałem, to te wszystkie badania dodatkowe, to dodatkowo, jeżeli terapia nie idzie w dobrym kierunku. Jeżeli według badań naukowych, jeżeli nasze działanie, które przewidujemy dla Ciebie, nie skutkuje poprawą Twojego jakby zmniejszenia bólu, wtedy kolejne kroki, to wtedy robimy kolejne rentgen, tak? To jest badania dodatkowe, takie, które pokazuje i ono pokuje, najczęściej za dużo pokazuje. My, potem znaczy? Specjaliści, musimy wybierać, które te rzeczy rzeczywiście pasują do Twojego bólu. Bardzo często jest tak, że ja dostaję wynik rezonansu, jest czysto. Już my, nie wiem, masz 40 lat, patrzymy na ten rezonans i mówimy, kurczę, no 15-latek według rezonansu, a boli go. Czyli przyczyna nie jest tam, tylko że ona jest tym, co powiedziałem wcześniej, czyli mięśnie gdzieś tam, załóżmy, tak, więzadła, powięzi, tam jest przyczyna tego bólu, której nie widać na rezonansie. A to my tym żyjemy. My nie żyjemy w rezonansie, robi na leżąco. Jak przeważnie, jak ludzie leżą, to ich nie boli. Więc jak robią ten rezonans, to my ciężko nam uchwycić, co wtedy boli. Rezonans na stojąco, RTG na stojąco albo na leżąco, zależy od stawu. Również nie mamy możliwości ruszania, czyli pokazania tego, co boli. Więc bardzo często ludzie za bardzo wierzą w te dwa badania jako takie wyrocznie, to nic nie znaczy. Oczywiście są też odwrotne sytuacje, że mamy rezonans, tam jest mnóstwo uszkodzeń, mnóstwo, naprawdę każdy poziom, te dyskopatie, przepukliny, tam wszystko jest opisane, a potem przychodzi pacjent i mówi, nic nie boli. Jeżeli ja normalnie dźwigam, robię wszystko, co tylko i wyłącznie mogę i nic mi nie dolega. I to jest wtedy pacjent zagadka? To jest pacjent zagadka. Jak pana nic nie boli? A powinno. A pan się schyli. I super, i dla nas dobrze, jeżeli taki pacjent jakby nawet o tym nie wie. Często ludzie dowiadują się o tym wyniku rezonansu, i mają takie, ojejku, mnie powinno boleć, bo tak jest w internecie, doktor Google powiedział, że powinno mnie boleć. Z tego powodu nie. Niektórzy nie chodzą do lekarza, czego oczywiście nie pochwalamy. Nie pójdę, bo jeszcze pan doktor coś znajdzie coś i będę znajdzie. Się tym przejmował. Lepiej wiedzieć wcześniej, można się wtedy przygotować. Profilaktyka przede wszystkim. Jasne. Skoro łamiemy różnego rodzaju stereotypy, to ja chciałbym zadać kolejne pytanie. Wszyscy mówią, że na kręgosłup najlepszy jest basen i pływanie. To trochę nie to środowisko, w którym żyjemy. My chcemy przygotować się na to, co będzie w ciągu dnia. Mało osób codziennie pływa. No, poza olimpijczykami. Poza olimpijczykami, no nie mamy takiej aktywności fizycznej, więc nie przygotowujemy go na to, co będzie dzisiaj robione. Czyli nie przygotowujemy na to, że będę siedział, bo to jest nie ta płaszczyzna, odciążenie. My mniej ważymy, wszyscy wiemy, że mniej ważymy w basenie. Bez tych mięśni pracuje troszkę mniej, zupełnie inaczej, w innym wymiarze. Lepiej dostosować ćwiczenia do danego problemu, jakiegoś tam skrzywienia kręgosłupa. Każdy jest troszkę krzywy, każdy ma nogę trochę bardziej inaczej ułożoną. Jedni mają większe płaskostopie, drudzy mniejsze, poprzeczne, podłużne, powiedzmy, że istnieją, różne długości kończyn. To jest normalne, tak samo skrzywienie kręgosłupa jest normalne i lepiej do tego dostosować jakieś ćwiczenia, które będą prowokowały obciążenia, które mamy w ciągu dnia, niż każdego na basen i pływaj i to Ci pomoże. To pomaga przeważnie dlatego, że ludzie zaczynają się po prostu ruszać. Czyli nie siedziałem, nic nie że siedziałem, nic nie robiłem, no to lepiej oczywiście pójść na basen. Ale nie jest taki cudowny ruch, który będzie nagle wszystkich leczył ze wszystkich dolegliwości kręgosłupa, które tam są. Podsumowując, basen jest w porządku, zalecamy, rekomendujemy, ale tak. Na pewno nie jest lekiem na całe zło związane z bólami kręgosłupa. Tu trzeba odpowiednią terapię i ćwiczenia dostosować do problemu, który wystąpił. Najczęściej szukamy mięśni, które masz słabe, tak? Są na każdym mięśniu, możemy wykonywać sobie test i szukamy takiego mięśnia, który najgorzej pracuje w Twoim ciele. I wtedy chcemy go w cudzysłowie wzmocnić. Wtedy to się ładnie wyrównuje i jesteś stabilny. Cały szkielet mięśniowy. Dokładnie. Kolejne pytanie, które dla Ciebie mam i odpowiedź. Czekam na jakieś trudne.
Nie wiem, czy to będzie trudne, bo ciebie trudno jest rzeczywiście zaskoczyć, ale dlatego mamy tutaj eksperta. Ale może zaskoczymy Państwa po drugiej stronie ekranu. Czy można być przewianym? Nagle bolą mnie gdzieś plecy w dolnym odcinku lędźwiowym. Czy, nie wiem, kark? Ojejku, jak mnie przewiało, wyszedłem, było chłodno. To pewnie dlatego. Czy istnieje coś takiego jak przewianie? Chyba za dużo myślimy, że ten wiatr może nam zrobić. Mm-hmm. To jakby trochę nierealne, żeby jakiś smuga wiatru, czy zimnego, dlaczego ciepło miałby tego nie robić? Okay? Jakby nie ma takiej sytuacji, nie ma takiego przypadku medycznego opisanego, żeby wiatr, przewianie, przeciąg powodował ból mięśnia, który był powtarzalny u każdego tak samo. Jakby to trochę nierealne. Prawdopodobnie to są jakieś błędy z dnia poprzedniego, czyli coś zrobiłem nowego, za dużo ruszałem się i potem ten mięsień dostaje takiego trochę za dużego napięcia i nas to boli. I źle spałem, za poduszka, nowy materac, wszystkie nowe rzeczy, jakby takie, do których nie jesteśmy przyzwyczajeni, których nie robiliśmy, będą takie sytuacje jakby prowokowały, ale bardzo rzadko jest to przewianie. Dysk nie wypada, nie można być przewianym, nie ma złego ruchu dla kręgosłupa. Nie da się dobrze usiąść. I nie da się dobrze usiąść, dlatego zmieniamy właśnie pozycję, bo to jest też wskazane. Moi drodzy, jak pracujecie przy komputerze godzinami, to pamiętajcie, żeby co ile wstać i zrobić kilka ćwiczeń? Minut? 20 to ten max. 20 minut. Minut, usiąść, wstać, 3-4 minutki, coś zrobić, kawa, herbata, wrócić, a nawet na tym krześle wykonać byle jaki ruch. My nie możemy bać się wykonywać byle jakiego ruchu. Obrócić się, jedną, drugą stronę, wyprostować się, zgiąć się. Czekałem na chrupnięcie, ale nie było. Już. To są normalne jakby rzeczy, które możemy wykonywać codziennie i nie możemy się bać, że nagle mi coś się stanie. Jak coś się stanie, jak tego nie będziesz wykonywał, jak to będziesz robił, to super, to plus dla ciebie. Najczęstsze schorzenie, z którym spotykasz się na wizycie z pacjentami? Przeciążenie. Przeciążenie z powodu tego, że właśnie się nie ruszam, bo ten mięsień nie jest... Mięsień został stworzony do tego, żeby kurczyć się i prostować, kurczyć i rozkurczać, tak? A jak my tego nie robimy, to on potem nie umie, on jest niedokrwiony, on nie wie, jak ma pracować i on jest taki albo właśnie przeciążony, albo nieumiejący wykonać polecenia tego, co idzie z mózgu i to nas rozwala. Są takie dwie skrajności. Sportowcy mają to przeciążenie, a osoby, które się nie ruszają, mają takie niedociążenie. One nie mają pojęcia, jak mają to zrobić, no bo nigdy tego nie robiły. I to chyba dwie takie skrajne sytuacje, które są najczęstsze. To co byś naszym widzom teraz zaproponował? Taki zestaw kilku nawyków, nawet nie chcę mówić ćwiczeń, nawyków, zdrowych nawyków, by ten kręgosłup nam nie dokuczał. Jedno, tylko jedna rzecz. Wstawaj często, po prostu wstań często. Usłuchałeś teraz ten webinar, ten wywiad, to wstań, przejdź się i wróć do drugiego. Doskonale. W takim razie, moi drodzy, ja staję. Bardzo dziękuję za rewelacyjną rozmowę, a Wy weźcie sobie do serca wszystkie uwagi ze strony Michała. Dzięki. Dzięki również.